I tak wyglądał tutaj każdy dzień od ponad miesiąca. Blisko 50-osobowa załoga pracuje na pełnych obrotach, bo czasu jest niewiele. Do końca roku prace w tym budynku muszą się zakończyć, tak by były możliwe przenosiny oddziału neurologicznego ze starego szpitala. Personel już nie może się doczekać. Nie było komfortu dla pacjenta, bo pacjent w ciężkim stanie, przykładany z łóżka na łóżko, później w tomografii, z powrotem, droga, to też nie było dobre dla tego pacjenta. Także tutaj będzie wszystko na miejscu i myślę, że się nam będzie dobrze pracowało. Długo czekaliśmy, ale cieszymy się, że wreszcie się udało. Mówiąc krótko, duży oddział o powierzchni prawie 750 m2, z wszystkimi udogodnieniami już, że tak powiem, pobytowymi. Wszystkie sale chorych są wyposażone we własne sanitariaty, łazienki, mamy pomieszczenia diagnostyczne, no i przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, jest ta, że jest ta część ostra, więc tam, gdzie trafiają pacjenci nieprzytomni, pacjenci sparaliżowani i będą mieli w tym momencie właściwą opiekę. Oddział neurologiczny przeprowadza się ze starego, blisko stuletniego budynku jako przedostatni. W kolejce czeka jeszcze tylko laryngologia. W pierwszej kolejności do budynku na 800-lecia, 2 lata temu, przeniosła się kardiologia. Ci, którzy zostali w starym szpitalu, patrzyli z zazdrością na świeżo otwarty oddział. No na pewno jakaś tam nutka zazdrości była, oczywiście, bo jak widzieliśmy, jak na przykład wygląda oddział kardiologiczny, jakie są warunki, jakie przestrzenie, jak jest wszystko fajnie urządzone, także na pewno troszkę zazdrościliśmy. Na górze w tym budynku będzie administracja szpitala, do tej pory rozrzucona po kilku budynkach. Teraz wszyscy pracownicy biurowi będą skupieni w jednym miejscu. Tempo pracy jest wyjątkowe. Na początku nowego roku będą już sprzęt medyczny i meble. W marcu oddział ma normalnie pracować. Tempo jest rzeczywiście, to można powiedzieć, że to jest sprint. To jest tak jak sprint na 100 metrów, ale tak się szczęśliwie złożyło, że przetarg wygrała duża firma, solidna firma, to jest firma KPB, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. W tej chwili na placu budowy codziennie praktycznie jesteśmy, obserwujemy, jest ponad 50 osób, także równoczasowo wszystkie te pomieszczenia są w tej chwili wykańczane. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na razie odpukać jest dobrze. Przenosiny oddziału neurologicznego wraz z administracją do nowego budynku są możliwe dzięki pieniądzom z Ministerstwa Zdrowia, a dokładniej z rezerwy budżetowej. Szpital specjalistyczny w Sanoku otrzymał na inwestycje 3 700 000 zł.